papież poleca Michałowi Aniołowi namalowanie fresków na sklepieniu. Michał Anioł ma 32 lata. Kiedy wchodzi do Kaplicy Sykstyńskiej, to jest niezwykle trudne zadanie. Wysokość 21 metrów, szerokość przeszło 13, długość przeszło 40. Przeszło 1000 metrów kwadratowych, które mają zadziwić świat. W momencie, kiedy Michał Anioł maluje freski na sklepieniu, obok tworzy Rafael Santi w Stanza della Signatura. Kilka kroków dalej, a może kilkanaście metrów dalej, Bramante buduje wielką bazylikę świętego Piotra, którą wszyscy znamy. Atmosfera napięcia, atmosfera konkurencji, atmosfera przypuszczeń o tym, że ktoś może czyhać na to zamówienie, które on realizuje, przyniosło dzieło jedyne w swoim rodzaju. Renesans był wielki poprzez myślenie o tym, że człowiek może osiągnąć wszystko, że może stworzyć dzieła niezwykłe. Ci trzej wymienieni, i Bramante, i Rafael, ale przede wszystkim Michał Anioł, udowodnili to w sposób jedyny w swoim rodzaju. I dziś, gdy myślimy o Bogu, o stworzeniu świata, a nawet o tym, co ma przyjść, jak koniec czasów, myślimy obrazami Michała Anioła. Michał Anioł wykonał już wcześniej Pietę Watykańską, która uczyniła go słynnym. Równie słynnym uczyniła go wykonanie słynnego Dawida we Florencji, który do dziś nas zadziwia. Ale teraz ma malować. Jest rzeźbiarzem, uważa się za rzeźbiarza i oto staje właśnie w tym miejscu. Wykonane jest rusztowanie, które każe rozebrać, tworzy własne. I na początku spotyka go ogromny dramat. Jest bliski utraty zmysłów. Opłaca te pierwsze dni malowania, kiedy w maju roku 1508 zaczyna tworzyć wizję całej koncepcji artystycznej, opłaca to po prostu rzeczywiście ogromnym, powiedzielibyśmy dzisiaj, stresem. Leży na plecach, farba spływa mu w oczy, nawet w sonecie, który pisze do Jana z Pistoi, błaga o wsparcie, o modlitwę. Zwraca się też do Ojca o wsparcie duchowe. I oto przed nami pierwsze malowidło – potop. Michał Anioł umieścił tu bardzo wiele postaci. Wszystkie są piękne, ale scena jest przeładowana. Już nigdy potem w żadnej scenie tyle postaci się nie pojawi. Popatrzmy na tych, którzy próbują się uratować, na piękno ludzkiego ciała i popatrzmy, jak w scenie po prawej stronie twarze niektórych osób są zamazane. Michał Anioł zrobił za tłuste wapno. Wychodziła po prostu na nie pleśń. Pomoc przyjaciół zlikwidowała to zagrożenie. Powstała scena, która ciągle ma ślady początków pracy. Scena zdumiewająca, ale jednocześnie w tej scenie widzimy coś niezwykłego. Oto starszy mężczyzna niesie młodego człowieka, który jest bliski utraty życia. Niektórzy twierdzą, i sam się do tego przychylam, że to jest jak gdyby alegoryczny wizerunek Ojca, który ratuje syna. To jakby jego ojciec, jakby on, Michał Anioł, który jest wynoszony z opresji. Ale jeszcze ciekawszą obserwację możemy zaproponować, patrząc na scenę obok, na scenę walki Dawida z Goliatem. Jestem głęboko przekonany, jest to moje własne odkrycie, moje własne spostrzeżenie, że ten młody Dawid ma oblicze młodzieńczego Michała Anioła. Popatrzmy na jego piękną twarz. Już zwycięża, już jest bliski pokonania Goliata. Podnosi miecz do góry i popatrzmy na jego portret wykonany przez Rafaela w Stanza della Signatura. Rafael zachwycał się sztuką Michała Anioła. Złożył mu wielki hołd, przedstawił go jako jednego z filozofów, prawdopodobnie jako Demokryta. Przychodzą sceny kolejne, sceny złożenia ofiary po potopie, ale wszyscy wiemy, że najpiękniejszą, najwspanialszą sceną jest ta, która ukazuje stworzenie Adama. Widzimy nie tylko podobieństwo Adama do Boga Ojca. Notabene to Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim i w innych swoich pismach to zauważa i o tym pisze. Ale jak popatrzymy na zarys płaszcza Boga Ojca, na tą przepiękną kobietę, którą Bóg Ojciec obejmuje lewą ręką, to wtedy zauważymy,
że ta piękna kobieta, która jest być może Ewą, już będącą obecną w umyśle Boga, a może sapiencją, czyli mądrością Boga, dostrzeżemy, że ten płaszcz rzeczywiście ma niesłychany kształt. I w 1975 roku neurokognitywista amerykański zapytał swoich kolegów, z którymi był na wycieczce w Watykanie, czy widzą tutaj móżdżek, czy widzą wszystkie części składowe mózgu, które można widzieć, gdy dokonuje się sekcji, robi się przekrój głowy człowieka. Jest w tym coś niezwykłego, jest coś niesłychanego. Wiemy, że Michał Anioł był świetnym anatomem, że robił sekcję zwłok, podobnie jak Leonardo da Vinci, a więc ta wiedza była mu dana, on ją po prostu posiadał. Czy tak, czy nie, to może potwierdzą w przyszłości badania. Michał Anioł czerpał z dorobku starożytności, pięknie to potrafił transformować. Scena stworzenia Adama jest sceną jedyną w swoim rodzaju w dziejach świata, aczkolwiek może mieć rozmaite źródła inspiracji. I teraz rzut oka na Boga Ojca w scenie stworzenia Ewy. Myślimy o Bogu Ojcu często właśnie obrazami Michała Anioła. Wspaniałe, piękne oblicze mędrca. Mędrca, który jest dla nas tajemnicą, bo Boga nikt nie widział. A potem stworzenie Słońca i Księżyca. Popatrzmy na to szybowanie Boga. Popatrzmy na piękno anatomii. Jesteśmy odbiciem Boga. Piękno tego Boga ukazane u Michała Anioła jest zdumiewające. Równie piękna i wspaniała jest scena oddzielenia światła od ciemności. To jest ta scena tuż nad ołtarzem. Po 20 kilku latach Michał Anioł jest zaproszony ponownie do Kaplicy Sykstyńskiej. Jest mężczyzną już bardzo dojrzałym, staranym, powiedzielibyśmy, spracowanym człowiekiem, który przeżył dramat swojej ukochanej Florencji, która na nowo wpada w ręce, powiedzielibyśmy, tyranów. Jest rok 1534, minęło kilka lat po Sacco di Roma. Cóż to było Sacco di Roma? Ogromny najazd wojsk cesarskich od miesięcy nieopłacanych, bez żołdu, którzy łupią, zabijają, gwałcą, którzy profanują Bazylikę Watykańską. Kładzie się smutek na wizji renesansu. Michał Anioł cierpi za wszystkimi. Zna opowieść papieża. Ma namalować zmartwychwstanie na ścianie właśnie tej ołtarzowej, ale powstaje sąd ostateczny. Nikt przed nim nigdy nie namalował sądu ostatecznego na ścianie ołtarzowej. Michał Anioł tą scenę maluje. Scena jest pełna pesymizmu. Popatrzmy, aniołowie, którzy grają na trąbach, oznajmiając koniec świata, trzymają księgi. Księga Zbawionych po prawej stronie jest niewielka. Księga po lewej, Potępionych, jest ogromna. Musimy wrócić do właśnie tej idei, że tak jak nie historyk sztuki czy archeolog obrazu, ale neurokognitywista odkrył, że może właśnie w scenie stworzenia Adama jest mózg, to z kolei tutaj, że jest ten niesłychany autoportret. Ta skóra ściągnięta z Michała Anioła, że tam jest jego autoportret właśnie w tym, co w lewym ręku trzyma święty Bartłomiej, zostało odkryte przez lekarza. Lekarz nazywał się Lacava i wyśmiano go, kiedy w 1923 roku pytał wszystkich, czy widzą to, co on widzi. Dziś, po konserwacjach dokonanych w czasach Jana Pawła II, ale już i wcześniej, kiedy opublikowana została książka Volto di Michelangelo, której jestem szczęśliwym posiadaczem, możemy właśnie przeczytać o tej właśnie wizji swojego własnego autoportretu. Dlaczego Michał Anioł przedstawił się w tak pesymistycznej wizji? Otóż przypomnijmy, spadł z rusztowania w czasie malowania sądu ostatecznego. Był bliski śmierci. Tak naprawdę malując sklepienie, właściwie był bliski załamania psychicznego. Cierpiał okrutne męki, a teraz był bliski śmierci. Wyważono drzwi, żeby wejść do jego mieszkania i w ostatnim momencie go uratowano. Popatrzmy jeszcze raz na Słońce w centrum, na Chrystusa, światłość świata, Słońce Sprawiedliwości, wokół Niego wir kosmiczny. Oto przed nami być może jeszcze jeden niesłychany przykład tego wprowadzenia wiedzy ówczesnej
o świecie, bo przecież sąd ostateczny będzie wydarzeniem kosmicznym. Teoria Kopernika została potępiona w Rzymie dopiero w drugiej połowie XVI wieku. Wcześniej o niej słyszano i ją czytano. Więcej, Kopernik, przypomnijmy, studiował w Bolonii, miał też wykłady w Rzymie. Wiemy, że i papież Klemens VII i Paweł III, za którego ten freks ukończono, na pewno znali ten wizerunek świata naszego rodaka, Mikołaja Kopernika. Jak popatrzymy na sąd ostateczny, zobaczymy właściwie tak niesłychany materiał dla każdego psychologa. Są pokazane te aspekty rozpaczy, których nikt nigdy wcześniej nie był w stanie ukazać. Oto ktoś wychodzi z grobu z nadzieją zmartwychwstania, a okazuje się, że jest porywany przez diabły. Oto zakonnik, który krzyczy w niebogłosy, bo uświadomił sobie, że jego zakonne życie nie było pewnie życiem poprawnym. Jak popatrzymy na kościotrupy wszelakie, które Michał Anioł maluje, i wreszcie przypomnijmy, że każdy papież czy każdy kardynał, który odprawia mszę świętą w kaplicy Sykstyńskiej, ma na wysokości oczu w czasie celebrowania mszy świętej wizerunek piekła, przestrogi. Oto diabelskie wizerunki, które uświadamiają każdemu kapłanowi, który tam celebruje mszę świętą, że zło czyha na każdym kroku. Wspaniałe, przerażające, jedyne w swoim rodzaju, 400 postaci namalowanych na tych przeszło 200 metrach kwadratowych, ale są też zbawieni. Oto twarze tych, którzy są radośni, szczęśliwi, bo już wiedzą, że czeka ich niebo, że zasłużyli na zmartwychwstanie. Kiedy odsłonięto sąd ostateczny, ówczesny papież Paweł III padł na kolana i zaczął się bardzo gorąco modlić. Jego życie wczesne było złożone, może czuł się grzesznikiem, ale wiemy z rozmaitych źródeł, że na bardzo wielu ludziach sąd ostateczny w wizji Michała Anioła zrobił ogromne wrażenie i na wielu robi de facto do dziś. Jest też anegdota niezwykła, mianowicie taka, która wiąże się z tymi posądzeniami Michała Anioła o lubieżność czy o ukochanie nagich ciał. Wiemy z jego sonetów, że Michał Anioł kochał wyjątkowo właśnie urodę ciała ludzkiego, dlatego że w tym mógł ukazać cały swój artyzm. Nie brakło takich, którzy oczywiście interpretowali to w duchu erotyzmu, tak jak zrobił to na przykład Pietro Aretino, słynny renesansowy pornograf, autor wielu sprośnych książek, który napisał Michałowi Aniołowi, że to malowidło raczej do nadawałoby się do karczmy lub do domu uciech, niż do najświętszej z kaplic chrześcijańskich. I jeszcze anegdota. Gdy wchodzimy do kaplicy, wchodzimy pod sceną jedyną w swoim rodzaju. To jest oczywiście barka Charona, ale na jej skraju, tuż przy ścianie, stoi mężczyzna, którego penisa pożera wąż, okręcony wokół jego korpusu. Okazuje się, ba wiedzieli to też współcześni, że to jest Biagio da Cesena, że to jest papieski ceremoniarz, ten, który robi, po prostu organizuje ceremoniał wszystkich uroczystości papieskich. Ten właśnie Biagio da Cesena Michałowi Aniołowi zwykł dokuczać przy każdej możliwej okazji, mówiąc właśnie mniej więcej słowa takie, jak wypowiedział Pietro Aretino. Michał Anioł namalował go właśnie jako Minosa. To jest ta postać oczywiście z Dantego, z boskiej komedii Dantego. I kiedy Biagio da Cesena, przerażony tym, że wszyscy rozpoznawali jego twarz właśnie w Minosie, że jest w piekle, zwrócił się z błagalną prośbą do papieża Pawła III, by po prostu Michał Anioł tą twarz przemalował. Papież miał odpowiedzieć: gdybyś był w czyśćcu, byłbym ci w stanie pomóc. Jesteś w piekle, tam władza papieska nie sięga. Wielkość Michała Anioła jest ogromna, jak dzieło jego właściwie życia, jak dzieło jego sztuki. To, co wykonał w Kaplicy Sykstyńskiej, opłacając to niewiarygodnym trudem. Jeśli poczytamy o tym, że przez całe miesiące musiał czytać listy, podnosząc je ponad głowę, albo jeśli uświadomimy sobie, że był bliski śmierci, rozpaczy, to właściwie przychodzi odpowiedź na pytanie, jak się rodzą arcydzieła. Arcydzieła rodzą się z geniuszu,
ale rodzą się także z ogromnego, niewyobrażalnego wysiłku, który legł podstaw tych niesłychanych arcydzieł. Kaplica Sykstyńska, ogromna, wspaniała, jest taką wielką szkatułą sztuki, która przede wszystkim pokazuje, jak wielkość, geniusz mogą się wyrazić w sposób niesłychany.